Zobaczyć wielu artystów, którzy właśnie tak pokierowali swoim życiem, że teraz ta muzyka jest głównym elementem. Dziękujemy, Pani Majko. Przecież to oni dają tyle energii, że nie wiem, ile jeszcze jubileusz będzie. Miałam się was, pojęcie tego. Nie dziękuję pięknie przede wszystkim wam za ten przepiękny koncert, za te emocje, za tą muzykę, za to, co nas połączyło i że cały czas łączy. Mam nadzieję, że będziecie zawsze o sobie pamiętać, zawsze sobie kibicować i na tej drodze niekiedy trudnej pamiętać o tym, że jest tutaj w Malborku takie miejsce, gdzie wszystko było piękne i nie było nic złego. Zdobywaliście góry, więc proszę o tym pamiętajcie. To, co powiedział Tadek, nie ma rzeczy niemożliwych. Musimy po prostu realizować siebie. A jak realizujecie siebie poprzez pasję i praca jest pasją, to są takie rezultaty, jakie dzisiaj Państwo mogliście oglądać. Dziękuję bardzo. Majka zostanie na scenie. Witamy ma dzisiaj też szczególnych gości. Poczekajcie chwilkę. Witam Cię także szczególnych gości. I to jest dla Ciebie niespodzianka. Zapraszam na naszą scenę. To Cię dopala, fotoreporterzy, wiadomo, dają radę. Pan Józef Sarnowski i pan Marek Charzewski. Zapraszam tutaj do nas, byśmy dokonali. Najpierw. A i z panią wojewodą. Zapraszamy, pani Anna. Z okazji 40-lecia działalności studia wokalnego Balbiny.